Na rynku złotego na ten moment jest stabilnie. Rynek dobrze przyjął dane krajowe, ale też nie jest tak, że one już dalej umacniają polską walutę. Widać, że taką atmosferę ogólnie wyczekiwania na jakiś większy ruch na rynkach globalnych, nie tylko na złotym, ale na wielu rynkach, na rynku eurodolara, na rynku europejskim, rynku giełdowym, gdzie też indeksy w zasadzie od kilku tygodni stoją w miejscu. Więc no, potrzebny jest jakiś impuls i ten impuls decyduje o tym, jaki będzie los złotego w kolejnych kilku miesiącach, więc no, biorąc pod uwagę to, że ta tendencja w ciągu pierwszej połowy roku była zdecydowanie pozytywna, to ryzyko wydaje się jednak asymetryczne, czyli patrząc na ten kurs, powiedzmy sobie euro złoty 4,20 mniej więcej na tę chwilę, wydaje się, że tutaj no, jest pewna szansa, że zejdziemy kilka groszy niżej, ale jest ryzyko również, że pójdziemy kilkanaście czy 20 groszy wyżej, jeśli na przykład coś niepokojącego zadzieje się na rynkach globalnych. Tak na tę chwilę patrzyłbym na rynek złotego.